pokazaliśmy charakter. Nareszcie zdobyliśmy 3 punkty, trzeba się teraz cieszyć z tego. No i lecimy dalej. Strzeliłem bramkę, ten mi dał szansę pograć 45 minut więcej, pograłem trochę. Za poprzednich trenerów nie miałem tej szansy, więcej gry. No trzeba się z tego cieszyć. Tak jak mówiłem, 3 punkty zostałem tutaj w Chorzowie i szykujemy się do następnego meczu. No straciliśmy bramki, których nie powinniśmy stracić i przegraliśmy to spotkanie. No cóż, takie życie. Zdobyliśmy 4 punkty, a w tabeli mamy tylko jeden i nasza sytuacja, tak jak w poprzednim sezonie, staje się coraz trudniejsza. Teraz mamy u siebie Legię i wyjazd na Koronę i musimy szukać punktów, bo jeżeli nie zdobędziemy w tych dwóch spotkaniach punktów, to będzie znowu bardzo ciężko. Łatwo sobie strzeliśmy bramkę, Pawłowski przeszedł 2 czy 3 zawodników, strzeli z lewej nogi, no co najlepiej potrafi, a my nie potrafiliśmy tego zatrzymać, nic no. W szatni sobie pogadaliśmy ostro, wyszliśmy na tą drugą połowę i wygraliśmy. Chyba tego nam trzeba było. Ja staram się strzelać te bramki, koledzy starają się tą piłkę dorzucić, ja to wykańczam, bo chyba od tego jestem. No, ale cały zespół dzisiaj pokazał charakter w drugiej połowie, Kuba Smyktała szedł po dłuższym czasie niegrania, no i dał tą bramkę na 2-1. Chcemy grać od początku swoją piłkę, narzucić swój styl gry. No teraz no trzeba się, tak jak mówię, przygotować do następnego meczu i zdobywać te punkty i piąć się w górę tabeli.